Służba kontrwywiadu wojskowego opublikowała film sprzed startu Tupolewa do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Widać na nim m.in. parę prezydencką Lecha i Marii Kaczyńskich oraz ostatnie minuty przed startem rządowego samolotu. W filmie pojawił się również czekający na udającą się do Rosji delegację kapitan Arkadiusz Protasiuk, dowódca sił powietrznych generał Andrzej Błasik i szef ochrony prezydenta Paweł Janeczek. Po wejściu wszystkich pasażerów na pokład samolot kołuje na pas startowy i z daleka widać, jak odlatuje. 6 osób zginęło, w tym 2 dzieci. To bilans ofiar zawalenia się kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. 4 osoby zostały ranne. Akcja ratunkowa trwała przez całą noc. Mieszkańcy sąsiednich domów zostali ewakuowani i na razie nie mogą do nich wrócić. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia się dachu domu. Jedną z hipotez jest wybuch gazu. Wieczorem na miejsce katastrofy przyjechali także premier Beata Szydło oraz szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Eksplozja przed kościołem w Egipcie. Nie żyje co najmniej 21 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Do wybuchu doszło w Tancie na północy kraju. Przyczyny wybuchu są jak na razie nieznane. Jednak tzw. państwo islamskie wielokrotnie atakowało chrześcijańską mniejszość w Egipcie. Kościół świętego Jerzego jest miejscem kultu chrześcijan koptyjskich. Świętowali Niedzielę Palmową. Szwedzkie służby sprawdzają, czy 39-letni Uzbek, podejrzewany o piątkowy zamach terrorystyczny w Sztokholmie, działał sam. W sobotę zatrzymano 3 osoby, 2 mężczyzn i kobietę. Poruszały się one samochodem, który miał wcześniej należeć do podejrzanego o przeprowadzenie zamachu. Policja przeszukała też mieszkanie, w którym Uzbek miał przebywać kilka godzin przed atakiem. Według mediów mężczyzna publikował na swoim Facebooku materiały związane z propagandą tzw. państwa islamskiego.